Ale to kurwa zrobił, mistrz świata, mistrz. Mistrz w kul. Słuchaj, co tam działałeś w głowie? Takie pranki są zajebiste. Jeżeli to nie ustawione, to jest zajebiste. To jest mój humor. Bo ja kocham, jak człowiek się czuje zmieszany. To jest kurwa dla mnie najlepsze, co może być. Jak człowiek nie wie, jak się zachować. Kurwa. I co, ty byś takie prank zrobił? No, nazwały. Jakbym nagrywał film na YouTube, no? Gdyby tego połowa by była? Ja cię muszę jeszcze, Ola, nauczyć, to znaczy dystans, wiesz? Nie, to nie jest dystans. To jest. Kolego, nie. Nie. No ja na pewno nie będę takim, wiesz, takim... A co, zrobiłbyś tak na filmie, serio? No. To po co mi taki chłop? Że inna baba mu na jaja trzeba. Nie, dzięki. Przecież, kurde, chodzi nie, o... Nie, dziękuję. Chodzi o nie, zwałe. Dziękuję. Next. Thank you, next. W lewo, jak Tinder. Na co pozwoliłabym mojej córce? Na tatuaż. Narzucenie szkoły. To jakbyś nagrywała pranka na myślę, to ja bym nawet ci pozwolił, nie wiem, w policzek kogoś pocałować bez problemu obcego. No to dlatego fajnie. Żeby wiesz, chodzi o reakcję ludzi. Przecież kurwa, nie zaskoczysz gościa tym, że mu podasz rękę, tylko właśnie zaskoczysz go tym. To po co ci dziewczyna w takiej sytuacji? Bo ja nie chcę chłopaka, który całuje albo pozwala innej babie siadać na swoich jajach. Po co mi taka stuleja? Ja pierdolę. Dorotek, ej, serio, Ola. 5 złotych. Zobaczcie tego psiaka. Serio, to nie było na rano miejscu. Do roboty, miłego miwa. Trzymajcie się, uśmiechnięta buźka. No ja nie będę taki, wiesz, taki kurwa gbuł całe życie. Dlatego thank you next, no co? Chodzi o to, że... Ja nie, no i to jakoś... To jest humor, to jest humor. Robisz sobie kurwa bekę, po prostu. Dla mnie nie czujesz czegoś takiego? Nie. Ja czuję no to ja muszę znaleźć kogoś, złotych. Kto faktycznie ja ma czuję taki vibe jak ja. Ja takie coś czuję. Musisz znaleźć taką, która ma vibe jak ty. I tyle. Ja ci powiem tak, że ty masz rację, jeżeli chodzi o to, ale mając chłopaka youtubera, który nagrywa jakieś filmy i musi odpierdalać, żeby było ciekawy. No tak, pozwalać innym laskom siadać na swych jajach albo całować ich w policzek. O kurwa, ale ty, rzeczywiście, wow. Dojdę i ona dojdzie, że wow. Usiądzie na 3 sekundy mi na, wow. Na, ten, na kolana. Wow. No rzeczywiście, no, się, wow. Świat się wow. Zawali. Wow. Koka zostajesz bez poważnie. Statusia. Koka zostajesz bez statusia. Next TikTok. Saj, możesz wygrać tą stówę. Zobaczymy, jak jesteś mądry. Masz 6 szklanek. 3 pełne i 3 puste. I musisz jednym ruchem zrobić... Wykumacie widzowie mnie czy Ole? Szczerze. Zobaczymy, jakie oni mają zdanie, bo ja jestem ciekawa. No ja też jestem ciekawa. Jak już prowadzimy publiczny związek, to niech się wypowiedzą. A aktorzy właśnie... No patrz to, cała czat Ole. Dobra, a aktorzy? No ale co aktorzy? Ty nie jesteś aktorem. Jak nie jestem? Jesteś youtuberem. Zagrałem w filmach. No to ja nie chcę takiego. A? Nie jestem aktorem? Ja no. Jestem normalną dziewczyną i albo też do mnie się podporządkujesz. Ja do ciebie no dobra, się, a jakbym dostał, rolę w filmie... Gdzie... To by się jej nie zagrał. I bym miał się nie realizować, bo mam związek. A tak? Co, masz się... A co? Na przykład mam w filmie, mam rolę aktorską. Mam zagrać w filmie. Nie chciałabym takiego chłopaka, no już ci mówię. I na przykład mam zagrać chłopaka jakiejś dziewczyny. Ola, przesadzasz przecież, Adrian. Nie, ja nie chciałam, kochaniu. Naprawdę? Nie. No, no to co, czyli ja miałbym się nie rozwijać, nie realizować, bo byłbym w związku. Nie, chociaż trochę się pode mnie podporządkować. No dobrze, no ale to jest, wiesz, Rafał Tryba, aktorstwo, a życie to są dwie inne rzeczy, nie? To Ola ma rację, twarz ze łzami. No dobra, no to ja z aktorem nie chcę być i tyle, no. Mhm. Oglądamy TikToka. Ja wyraziłam swoje zdanie. Nie, no bo na przykład dla mnie, jak ludzie się blokują... Adrian, dobra, to są ludzie, a ludzie, a ja jestem inny. A ja jestem, kurwa, co, pies, nie ludź?
Nie, no ty jesteś w tych ludziach, ja w takim razie jestem inna, no ja jestem taka, że no nie chciałabym tak i tyle. No nie, właśnie źle... Ja lubię być szanowana. Ale to, że ja na przykład zagram w filmie z jakąś kobietą, to nie znaczy, że ja ciebie nie szanuję. Ale mi nie chodzi o film, rozmawialiśmy o czymś innym. Że będziesz dawał buziaki na film na YouTube'a, no... Nie, ja powiedziałem, że tobie, że mi by to nie przeszkadzało, ty byś dawała. Ale ja nie mam nic takiego w planach. No ale ja ci mówię po prostu... Ale ja nie dziękuję, ale ja nie potrzebuję twojej zgody, bo mam poukładane w głowie i wiem, co mogę, co nie. Ale ja ci mówię... I co mi wypada? O! Ale w momencie, kiedy się odpala kamera na mieście, no to ja... Gram, tak? No to w takim razie. Na live'ach nie. To w takim razie nie. Ale jak nagrywamy jakiś film typu prank. Adrian Figurski. 5 zł. Medyska babcia zdenerwowana. Pozdro, przeproś ją od nas. Pozdro, Adrian. W oczach dzwoniłem i powiedziałem, że jakaś typu bąk dzwoniła twarz typu, ze łzami radości, twarz ze łzami radości. Na przykład. Typu na przykład masz. Czekaj. No Adi, no po prostu no ja czegoś takiego no nie i tyle. Ale są dziewczyny, które by to poparły. Znaczy ja na pewno się nie będę blokował, nie? Jak będę miał na przykład do nagrania jakiś film, challenge na mieście gdzieś w Warszawie, to ja go zrobię. No to tyle. No. I to nie o to chodzi, że ja ciebie nie szanuję. Bo to po prostu to, że ty coś źle na przykład odbierasz, to nie znaczy, że to jest złe, wiesz o co chodzi? No i na chuj się kłócicie. Dobra, oglądamy TikToka? Jakby ona usiadła na jaja chłopa, to by już go nie było. Ja bym się śmiał z tego, kurwa, przyrzekam wam. Przyrzekam na Boga, żebym cisnął z tego pompę. Jakby wiedział, że to jest żart i prank na YouTube'a, to bym pompę cisnął z tego. Przyrzekam. Nie możesz tego wszystkiego brać na serio. Ja już ci powiedziałam. Ty bardziej jak jesteś YouTuberem. Nie, to nie. I tyle. Ja z nią mam 22 lata. Jak nie ty, to ktoś inny. No kurde, ja tak nie chcę. I tyle. Siema, potok, Janka wariatka, co? 1231 i Wendy, masz rację, wszyscy piszą. Ale piszą też... Znaczy jest tak pół na pół. Ola ma rację, Medi ma rację. Dobra, ty widzisz tylko Medi. Nie no. Czekaj, Ola, wariatka, Rafał dobrze Tryba. Bada, Ola złotych. Ma rację. Ciekawe, czy byłbyś zadowolony, Medi, Ola jakby rację, to Ola jakiemuś youtuberowi tak usiadła w cwaniaczku jeden Medi, Ola ma rację, Ola, Medi, ja mam rację. Przeproś Ole, ale za co, za swoje zdanie własne? No co wy? Tylko wyrażamy swoje zdania, nie? Te powiem, za... 5 złotych. Ja już nie pierdolę. Medusa, Kejus, nie pierdol i lec dalej. Ja pierdzielę. Jaka dyskusja jest na czacie. Zobacz czat, Ola. I będę za długi celibat sobie złotych. Zapewniłeś. Amen. I Medusa długi celibat sobie zapewniłeś. Amen. Uśmiechnięta buźka. Dymy na live są, Olka. Ej, bo smutno się Oli zrobiło. No strasznie właśnie. Biedulka, malutka taka. Mój maluszek. Malutki, to. Nie, Adi, serio. 5 złotych. Olka, no nie żartuj, Adi ma rację, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Przecież nic by się większego nie stało przy takim żarcie, a ten prank przezajebisty, twarz ze łzami radości, czerwone serce, nie denerwuj się na chłopa, no. Ja mam takie samo zdanie, że co, to jest faza, nie? Odpalasz się, robisz sobie bekę i wracasz na chatę i wyjebany, zapominasz o tym, to co. Bo połkniesz ten długopis, to jest marker. A gdyby Adrian dostał rolę w filmie porno? D3 Taylor. Ja wam powiedziałam, że ja mam 22 lata, ja nie będę swoich nerwów traciła. Porno, to też źle. To takie ale jakich nerwów? No Adi, no mnie takie coś denerwuje. Ale są dziewczyny na świecie, które by powiedziały, kurde, faktycznie to spoko jest. I widocznie ty kogoś takiego potrzebujesz, no ja taka nie jestem i tyle. Albo się dopasujesz też trochę do mnie, ja całe życie nie będę się pod ciebie dopasować. Ale ja ci nie każę dopasowywać. No, cześć, ja już się jej wystarczająco dopasowałam. No ale ja też. O, ja. Kogoś nie znam osobiście. Jak już mówisz, że to jest wszystko publiczne, no to ja. No dobrze, jak się nie dopasowałem, nie powiedziałam. To zapytaj się mojej mamy, Czeszcza, jak moje życie wyglądało, dopóki nie poznałem ciebie. I wtedy, kurwa, docenisz, jak bardzo się dopasowałem. Naprawdę. Wtedy docenisz. Ja szanuję Ole, a czy ja nie szanuję? 76. 10 złotych.
No pogodę, że tego, ale ja szanuję, ja po prostu uważam, że... Każdy widzi, że nie. I tego to się trzyma widać ze wierna i szczera, a nie jakaś lakera. Widzicie, lakera. Znaczy, czy wy uważacie, że ja Oli nie szanuję? Widzowie. Bo jestem ciekawy, jak to wygląda z zewnątrz. A oni nie wiedzą, jak pomiędzy nami jest, to o czym ty gadasz? No to, ale ty powiedziałeś, że oni przecież wszyscy to widzą, to pytam. Mordo, no nie, no tak teraz. Zajebosta fryzura. Co? No za czat. Wszyscy pisali nie. No trochę tak wyszło. Szanujesz. O, jeden napisał. Szanujesz, szanujesz. Jeden napisał. Szanujesz i to widać mocno. Mhm. Wszystko nie. Szanujesz. Pozdro Piotrowice. A ja oni teraz napisali, że nie szanuję, bo oni są dymy. Zobaczymy, jak zaraz oni są dymy. Pozdro Piotrowice, byki i skierka w serduszku. Pozdro Piotrowice. Cichutko, cichutko. Tukej ucisza towarzystwo. A po ile ludzi? Dymy się zrobiły. XD. Ale zobacz na Insta te psy. Ola, zobacz na Insta te psy jęczą i pokaż na live. Nie, no nieźle się dzieje. Zaraz zobaczę. Ola, nie mów tak, bo media akurat cię szanuje. Dokładnie. Taka dziewczyna w ogóle napisała. Nie, Charlie to napisał. Nie. Ale Jezus, druga sprawa. Co wy wiecie o naszym związku? Tylko to, co widzicie. Praca, pracy nie wiąże się z związkiem. No. Ola cały czas mówi, widzę, że nie popiera tego, a jeszcze nie powiedziała dlaczego. Po prostu jest zazdrosna, a ty powinieneś się rozwijać. Kto mi wysyła zdjęcia tego psa? Ona chyba. Duży? Nie, to nie jest ten. Bo ja teraz wyszła psów, a psów. Meduska chyba kanapa dziś? Oj, Meduska, chyba kanapa dziś, haha. Mnie wydaje, że kurwa fotela, karajsik tu. Bo tak wysyłacie te donate, że chyba tu kurwa noc spędzę. Tu. Kolejną z rzędu. Rozumiem, teraz zamiast się kłócić, powiedzcie, skąd macie takie zajebiste bluzy? To jakaś podka? Z Manawer. Fajne są. Wysłali nam. Takie zajebiste bluzy. Bardzo to jest jakaś podka? A wiem, jak to jest z dziewczynami. Są takie, wielkie. One muszą się czuć numer jeden. Tego. Ty jesteś numer jeden. Te pojeb. Nie no, Meduza musi ktoś mocno pierdolić, żeby wytrzeć się z pojebanych pomysłów. Bartek Jarocz, dobra, spadam. Spać, starczy na dzisiaj 110 zł. Pozdro Bartek Jarocz, dziękuję ci bardzo za super czacik. Dokładnie. Ola sztywna. Nie, jest sztywna, Ola. No ja taka jestem, no. Nikt nie mówi, aby się bzykać tylko dla jaj. A co, jak się witasz i przytulasz... Ale właśnie o tym mówię, że ja taka jestem. Ja jestem sztywna, przyznaję się do tego. Ale są dziewczyny, które są bardziej rozrywkowe, no. I tyle. I widocznie Adi takiej bardziej potrzebuje. 5 zł. Znaczy, oglądamy dalej TikToki. Oglądamy dalej TikToki, bo to się skończy źle. Jest zderzenie dwóch całkowicie innych zdań. Zdania mówiąc, że byś to zrobił po tym, jak powiedziałam. Pana ze strony kobiety, to jest uważanie, że szacunku dla kobiety. Ona ma rację, nie szanuje jej zdania, bo że i tak byś to zrobił po tym, jak to powiedziała, że ona tak nie chce. Sandera! Dziękuję. Nie, powiedziałem, że, jakby, że jakbym miał nagrywać tak jakiś film na YouTubie i ja bym uważał, że nie robię nic złego, no to bym to zrobił, no bo... Poczekajcie. Nie uważasz, że siada ci dziewczyna na jaja, to jest spoko? No to jeżeli uważasz, że to jest spoko, ale... to w tym momencie możemy to zakończyć. To już mówię. To ja ci poważnie mówię. Anonim. 5 zł. Widać szacunek z obu stron. Mocno się dzieje. Rodzaj pracy. Ogólnie powiem ci tak, Ola, że z mega dzieci nie podchodzisz do tematu. Mega, nie? No to widocznie podchodzisz. Mega, mega, mega. Ale za 10 lat zrozumiesz, o co chodzi. Na co pozwoliłybyśmy sobie? Ale będę żyła tak jak chcę. Bo chodzi o ten dystans i ten dystans jest z wiekiem przychodzi. Dlatego, ja na przykład jakbym miał... Znajdź inną dziewczyną. Ja na przykład jak byłem... Ja na przykład jak byłem... jak byliśmy ze sobą miesiąc, to jakbyś spojrzała na innego chłopaka, to jest to kurwa szału. A dzisiaj nabrałem tego dystansu, rozumiem... Ale, a ja nie, wiesz. I ja... No ja to ci prostu, mówię, że... No to już mówię, to że ja potrzebuję przychodzi. Kogoś innego i tyle. I to tak działa. No nie o to chodzi. No to... Dobra, na co pozwoliłabym swojemu chłopakowi? Zaznaczaj tak głupnie. Pisać z innymi dziewczynami. 5 zł.
Co byś dała, nie? Czy tak? Twojej kobiecie jest przykro, co robisz. Na dziewczyny. Nie odpisywać od razu na wiadomości. Chodzić z kumplami do klubu. Grać całymi wieczorami w gry komputerowe. IGOREK. Czytać nasze prywatne wiadomości. Dzieje się co? Wadracił na jeszcze parę najpierw. Co? To jest jeszcze nic. Tak naprawdę. Takie rzeczy, to wiecie, to się dzieje pod wpływem emocji, a za 10 minut przejdzie i mija i będzie też gitara. To tak działa. 5 złotych. Olcia dostanie masę psów, Amedista do... O kurde. Pozdro, tutaj, dzięki za 5 złotych, wariacie. Olen, przejmuj się. Meduza, oficjalny mistrz. Czemu tak napisałeś? Zaczęło się od TikToka. O, widzisz, Julia? TikTok to zło. O, jest mu przykro, choć pieniądze gramy takiego TikToka. Oli jest w chuj przykro, choć pieniądze. Jakby wiedział, że to się tylko TikTok przyszedł, bym się pomogło pomagać. Ja na przykład nie mam takiego czegoś, że wiesz, że o Jezus, nagrała TikToka, nie szanuje mnie. Ja tak do takiego czegoś nie podchodzę w ogóle. Sprawdź, jak wielkim brunasem jesteś. O kurwa, tego to jeszcze nie grali. Pochwal się potem w komentarzu, ile zostało. Szczera opinia. O ci palców. Czy kiedykolwiek nosiłeś te same skarpetki dłużej niż jeden dzień? Tak. Czy kiedykolwiek nie myłeś się dłużej niż dwa dni? Nie no, lepszej to nie znajdę bez szans, chłopie. Olcia to jest, kurde, księżniczka. Znajdzie z dystansami bardziej rozluźnianą. Nie, to wtedy to będzie po pudrach jakiś, wiesz. Nie da się. Widocznie tak ją potrzebujesz. Gdzie to? Puszczaj. Ola i ty zarówno macie rację. Każdy ma prawo mieć inne spojrzenie na daną kwestię. Ważne, by umieć odnaleźć kompromis. Nie kłóćcie się, bo... Właśnie ja to powiedziałeś, ja ją rozumiem, ale z drugiej strony patrząc, nie wolno się też blokować przez jakieś, kurde, głupie zazdrości i tak dalej, bo... One są bez sensu, bo tak naprawdę to nic nie wnosi w życie, że ja kurwa sobie nagram jakiś film. Wiecie, o co chodzi? Ale rozumiem, że to może wkurzyć. Widz, 5 złotych. Ola pogada z Kasjuszem. Ola pogada z Kasjuszem. On już jej wytłumaczy, co to dystans. On jest świetnym psychologiem. Nie, no nie mówcie takich rzeczy tu. Ola ma dystans, tylko chodzi o ten dystans taki bardziej internetowy. A to ciężko jest wyrobić. Ja na samym początku, ja na przykład miałem coś takiego, że ja byłem kurwa zazdrosny, ktoś z YouTube'a się kolegował z moim drugim ziomkiem z YouTube'a. Wiecie, o co chodzi? 5 złotych. Za parę lat będziecie z tego cisnął. Kurde, ja dzisiaj będę z tego cisnął pompę. Twarz z przymrużonymi oczami. Jola też. Także spokojnie. To tak jest po prostu. Czy kiedykolwiek nie myłeś przez tydzień swoich włosów? Czy kiedykolwiek wąchałeś swoje pachy, żeby zobaczyć, jak bardzo śmierdzą? Robi. Tak. 5 złotych. Hej, Ola, czy kiedykolwiek nie umyłeś ani razu zębów w ciągu dnia? Czy w tym momencie masz w swoim pokoju jakieś brudne naczynia? Tak. Sprawdź je. Dobry, zostaw tą Pokemonkę, Won. Że jego brat jest baranem niby. Aha. Ja pierdzielę, ty mocne. Medi plus jeden. Excuse me, love your car. What do you do for a living? Się musi dziać, żeby był zarobek. I'm 93. Well, looking good for 93. Kumasz? Taka starsza pani na Burgundii. Yeah, I appreciate it. Kumasz? Hey man, excuse me, love your car. What do you do for a living? Thanks man. I'm a music manager. Music manager. Who do you manage? Manage like Marshmello, Alesso, Southside, Jaws, a bunch of other guys. Wait, for real? Yeah. That's awesome, man. Maciuś, cool, I appreciate it. Thank you. Kobieta to kobieta i ja to rozumiem, wolałbyś głupi filmik niż taką dziewczynę. Nie, nie wolałbym głupiego filmiku niż dziewczynę. Tylko chodzi mi o to, że... To nie chodzi o filmik, kurwa, to chodzi o podejście. Mam dla ciebie... Nie mówię, że ja takie coś, kurwa, tak będę robił. Tylko, że jakbym miał po prostu... Nie wiem, by do mnie napisał siemano, typu, nie wiem, by do mnie napisał, kurde, jakiś YouTuber, siemano, dawaj, nagramy challenge na mieście, no to kurwa idę i nagrywam, no nie będę się pytał, czy mogę nagrać, bo no to dla mnie to już jest patologiczny związek, nie? Takie coś. Tego Adi, mistrzu, jestem w setki 100% z tobą. 100 zł. Znaczy, ale nie musicie wybierać między mną a Olą, kurde, bo lubicie mnie, lubicie Olę, lubicie Olę, lubicie mnie, a jak nie lubicie Oli, to ja was nie lubię, no krótko i na temat, to jest, wiecie, to, że
No to jest dyskusja, to nawet nie jest kłótnia, ludzie. My sobie dyskutujemy, po prostu. Może spotkamy się na Fejm Maje, jeżeli któryś przyjąłby moje wyzwanie, jeśli się nie cyka. Podlasiani, ty taki fajter? Jeśli się nie cyka. Ty, ale to zrobię. Jaki jesteś wolny, to będziesz ze mną i podrobisz pyl, a tak serio. Co ty? Ja wolny nie będę nigdy już. Ja wam mówię. To, że my tutaj sobie gadamy, to my tak sobie gadamy raz w tygodniu. Jest to takie... Ten. I akurat teraz padło, że to się dzieje na live, co mnie zrywa baret w chuj. Ale no tak jest. Kabaret na kółkach, gdy my powiem, jak rozumiem, Ole, bo jest dziewczyną, więc nie chcę, żeby inna dziewczyna się dała na tobie. Ale kabaret na kółkach. No dobra, ale kurwa, siadała na tobie, to brzmi fuj dziwnie, nie? No nie, no a to tak jest, a to jest po prostu, że to jest prank, że kurwa ktoś przypadkowo na mnie wpada, no. Twarz ze łzami radości. No to jest kurwa, ja to tak do tego podchodzę. Że ktoś przypadkowo na mnie siada, no. No to równie dobrze, jak kurde ktoś na mnie usiądzie przez przypadek, no to co, jestem zły jakiś? YouTuberzy mają inne podejście całkowicie, bo to jest po prostu taki, wiecie. Adrian, że jesteś. Ale skąd już ten temat, tam wyjebane w to? Mogę zabić czas i jakoś zapomnieć. Zostawiła mnie dzisiaj kobieta po 3 latach związku przez mes, był dzisiaj długi. Chcę sprawdzić, jak zareaguje mój chłopak na to, że dostałam kwiaty od kogoś innego. Tylko najpierw muszę iść kupić. Zaznaczam, że nie ma go w domu, jest w pracy i mam jeszcze godzinę czasu, zanim wróci. Dzień dobry. Kosti. 5 zł. Dziś Ola śpi na materacu, a Adi to chyba na palecie XDD mocno. Dzielimy na pół łóżko. Ja na AK Racingu. 5 za 3, to super. Serpent jakby widział rozmowę ze swoją dziewczyną. Ludzie, korzystajcie z życia, bo to trwa jak mówię się oko. Szkoda, że na jakieś spiny. Szkoda czas na jakieś spiny, ale cię nigdy nie zrobiłby tego na poważnie. Ty to samo i wiem, to rozkręcenie live. Rozkręcamy, wariacie! Złote słowa! Złote słowa! Rozkręcajcie live. Parzarza. Wance. Pozdrawiam ekipę Piwnica, pozdro! Ho Ebowski. Powiedz mi. Ola płacze? Nie, oko mnie stwierdziła, dlatego coś tak robiłam, ale nie, no co wy? Jej, widulko pokunio, maluszek malutki. Ojojoj. Elo by tutaj uważał, tak samo jak Ola i też chciałbym mieć taką dziewczynę, to nie zazdrość, tylko zdrada. To nie zadrość, tylko zdrada i proszę się nie kłóić, bo drama będzie na YouTube. Saja, dzięki za wspierającego! Weź Ola, serio, ogarnij się, naprawdę. Bo siedzisz teraz jakaś smutna, nie no, wiem. A co, a ty, jaka mam być? No a jaka masz być? No przecież kurwa, no to jest żart, tak? Mam skończyć live'a teraz? To nie był, to był żart. Co był żart? No, przed chwilą powiedziałeś, że to był żart. Co? Raźmi chyba też nie wiem co. Nie, dla mnie to żenada, jak masz być jakaś smutna, to idzie do tego pokoju, bo ja nie chcę, wiesz, na live'ie. Dla mnie to jest żenada, naprawdę. Siedzi teraz smutna i będę się ludziom tłumaczył, czemu mam swoje zdanie takie, ty. Naprawdę, to jest dla mnie tragedia. Kurde, poważnie wam mówię, nie wytrzymuję takiego czegoś. Dla mnie to jest żenada, ty, że mówię jakieś swoje zdanie i jakieś kurwa akcje wychodzą takie na live'ach. Poważnie. To jest podkreślenie Spain. 5 zł. Nie mogę, ja nie mam nerwów na takie jakieś kurwa akcje krzywe. To jest dla mnie szok, poważnie. I zobaczy, jak będzie w przyszłości ważne, abyś... Że ze zwykłej rozmowy, co ja myślę o czymś, się obraża, siedzi smutna, kurde, i ten, zamiast się śmiać z tego, kurwa, dla masakra. Dla mnie to jest, kurde, lipa, no takie coś, serio. I... No nie wiem, no i co, ja teraz mam się kurwa przed ludźmi tłumaczyć, bo Ola się obraziła na kamerze. Kilka lat kiedyś byłem taki jak Ola Mimi, że ją mega lubię, że wybiera. Serio, masakra. Bo mogłem powiedzieć po live'ie, Adi źle, coś tam. No. Jachu. Siemano Jachu, pozdrawiam cię serdecznie. Oceniłbyś grupkę na Facebooku Mamy przeciwko brutalnym grom komputerowym. Bo to jest takie granie już przeciwko mnie. Siedzi smutna, bo wiadomo, że ludzie będą z litości teraz mnie jebać, nie? I ja mam siedzieć i kurwa tłumaczyć się ze wszystkiego po kolei, tak? No. Dlatego kurde słabo, nie?
Poczekaj, ja ze dwóch chwilę.